dzisiaj podchodzimy z sercem do gry, tak naprawdę, a tak już na serio, dzisiaj mamy 20 jubileuszowy walentynkowy turniej służb mundurowych. Znaczy walentynkowy dlatego, że zwykle odbywał on się w okolicach 14 lutego, dzisiaj mamy 18, więc jeszcze powiedzmy, że jeszcze jesteśmy w tym klimacie serdecznym bardzo. Rozgrywki odbywały się w tym roku w trzech gminach, czyli w gminie Sławatycze, w gminie Piszczac oraz w gminie Tuczna. Co prawda w tym roku drużyn było mniej, ze względu między innymi na tą sytuację, ponieważ są zaangażowani na różnych, w cudzysłowie, frontach swojej działalności. Niemniej zebrało się 11 drużyn z różnych służb mundurowych. Jest to i policja, i Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, ale również Wojska Obrony Terytorialnej. Jeśli chodzi o te spotkania, no to już jest 20 lat, więc tak naprawdę część z tych drużyn, które tutaj są, już znają się dobrze lub bardzo dobrze. Co roku dochodzą nowe, więc ta, że tak powiem, może nie zażyłość, ale jakaś tam znajomość jednych i drugich gdzieś tam się rozszerza, co jest bardzo dobre, bo to jest, można powiedzieć, współpraca też służb poza takim obszarem codziennych ich działań. No i to rzeczywiście odstresowuje. To jest jednak wyjazd jakiś na jakaś integracja tych funkcjonariuszy i zawodników dzisiaj. A wybierając Słowatycze, czy to jest strzał w dziesiątkę, wybierając akurat to miejsce jako ten centralny punkt rozgrywek? No, Słowatycze tak naprawdę od zawsze były tym miejscem, gdzie te centralne rozgrywki pucharowe już odbywały się, więc to jest już, można powiedzieć, 20-letnia tradycja. Tradycja, na którą każdy, że tak powiem, liczy, że tutaj odbędzie się rzeczywiście to zakończenie. Już wszyscy wiedzą, gdzie jechać, również jako kibice, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Od 20 lat próbuję organizować tutaj turnieje, które dzięki naprawdę pomocy wójtów udało się kolejny raz zorganizować. Udaje się już, powiedzmy, przez ten turniej przewinęło się, myślę, że około 7 tysięcy ludzi. Szczególnie tu jest jeden pan z Doruchuska, który uczestniczył we wszystkich prawie turniejach i on dostanie puchar najstarszego zawodnika turnieju. Była taka potrzeba akurat zagospodarowania wolnego czasu i tak przyjechaliśmy tutaj zagrać. Raz zagraliśmy w Sławatyczach, tu już kolejni wójtowie się zmieniali, a my trwaliśmy. No. Naprawdę celem tego turnieju to jest, żeby służby się spotkały, bo to przeważnie służby mundurowe, i żeby nikt nikomu nie zazdrościł jego pracy. Każdy może sobie spokojnie omówić, co akurat w danej chwili robi. Jedna z drużyn przyjechała z Rzeszowa, a z tego względu, że dwa lata temu odbył się tutaj 19 turniej, bo akurat w tamtym roku nie było. Przyjechał pan, który był polsko-litewsko-ukraińskim brygadzie, to taka brygada była na tym, i on tu przyjechał i teraz jest przeniesiony do Rzeszowa. Jak się dowiedział, że ten turniej będzie kolejna edycja, więc zebrał drużyny i jest tu z nami. Tu jest w Sołatyczach odpust świętego, na świętego Walentego i z tego to się akurat właśnie wszystko. Tu są nawet relikwie świętego Walentego. Powiem tak, tu już nie chodzi, powiedzmy, o jakieś zwycięstwo czy coś, ale powiedzmy, najczęściej dojeżdżała tu drużyna z PSG Doruchusk, ze Straży Pożarnej z Białej Podlaskiej. No, nie ma weteranów z policji z Białej Podlaskiej, no ale niestety popsuło nam to. Po raz kolejny jesteśmy, panie redaktor, to właśnie współorganizatorem. Udostępniamy swój obiekt właśnie po to, żeby taki turniej się odbył. Oczywiście głównym motorem tego turnieju, motorem działania jest pan Sławomir Jarocki, który rok dzwoni, pisze, konsultuje i przede wszystkim organizuje całą tą imprezę. Na pewno integracja przede wszystkim służb mundurowych, ale także taka doskonała okazja do tego, aby się spotkać, aby też się poznać, bo są to przedstawiciele różnych środowisk mundurowych, nie tylko policja, nie tylko Straż Graniczna, ale także Wojsko Obrony Terytorialnej, także dużo ludzi, którym można odbyć wiele ciekawych rozmów. Na szczęście wójtom nie każą uczestniczyć
czynnie w tym turnieju, także z czego się bardzo cieszę. Natomiast wszystkim innym, tak jak tutaj Pani zauważyła, to jest na pewno dobra zabawa, okazja do wspólnego spotkania. To czego można życzyć zawodnikom? Czego? Przede wszystkim zdrowej, sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy.